Chwilkę, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przetestujemy sobie najdziwniejsze połączenia smakowe z TikToka, które uwielbiają Amerykanie. Jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie 15 tysięcy łapek w górę, to w kolejnym odcinku przetestujemy dziwne połączenia, które na przykład lubią Francuzi, nie wiem, żaby z Nutellą, ślimaki z dżemem. Subskrybujcie kanał, ponieważ już niewiele brakuje do miliona, o tyle. Wszystko leży w Waszych rękach, więc liczę na Was. A teraz przejdźmy do pierwszego połączenia. Jest już ze mną Szaku! Witam! Nieważne, czy jedzonki są dobre, czy niedobre, jak są jedzonki, to jest i Szaku! Zawsze! Pierwsze dziwne połączenie, które Amerykanie uwielbiają, to uwaga, masło orzechowe... Snickers ze Snickers. Z kurczakami! Udko z kurczaka w panierce, maczane w maśle orzechowym. I tak normalnie masz w restauracji, tak? W Ameryce? Nie wiem, czy to jest w restauracjach, ale wiem, że ludzie na TikToku się tym zachwycają i po prostu kupują sobie kurczaka z KFC, biorą pudełko masła i tak jedzą. Więc spróbujmy, czy to jest faktycznie warte spróbowania. Dobra. Zacznijmy od nóżek, bo widziałam, że jedzą tylko nóżki tak naprawdę. Ciekawe czemu, bo panierka jest pikantna, a pikantna pewnie nie pasuje do słodkiego. O, wow! Dobra, robimy to na raz, dwa, trzy. No, ale to będzie pyszne, ja pierdzielę! Raz, dwa, trzy. To jest dobre. To jest dobre! To jest giga dobre. No. Ameryka w gębie. Ale czy byś wolała mieć na przykład właśnie te masło orzechowe zamiast jakiegoś sosu czosnkowego albo coś? Ja chyba nie. Ja bym nie zastąpił tego zwykłym sosem. Jest spoko. Jak ktoś uwielbia masło orzechowe, a w Stanach masło orzechowe jedzą tak jak u nas zwykłe masło. Fajne porównanie. Więc o to tutaj chodzi. Takie połączenia kochają Amerykanie. No ja bym wolała zwykły sos, ale mogłabym to jeść normalnie. Jest to ciekawe przeżycie. Polecam spróbować. Dobra, ale spróbujmy z tym ostrym. Teraz nabiorę troszeczkę mniej, tak dla smaku tylko, żeby mi masło orzechowe nie zdominowało smaku całego kurczaka. Jasne, też tak dla smaku. Dla smaku. Dobra, próbujmy. To jest giga lepsze. To jest 100 razy lepsze. Ludzie na TikToku nie wiedzą, co dobre, ewidentnie. No i to już mógłbym zastąpić teraz. Na pewno sos masłem orzechowym. Ja bym też mogła zastąpić zarąbiste, bo te są bardziej słone, mi się wydaje. Mhm. I dzięki temu z tym masłem, a masło orzechowe mogę pasuje do słonego, więc super połączenie. No to jest giga dobre. Jeszcze trzeba się z Krystianem dzielić, niemożliwa rzecz. On tam stoi za kamerą i czeka na resztki. Okej, jakbyśmy mieli oceniać to połączenie w skali 1 do 10, to na pewno nóżki miałyby 6 na 10, a skrzydełka 10 na 10. Dlaczego 6? To i tak było dobre, ósemeczka, to być minimum. Dobra, a... Nie, dyszka, tu się zgadzam akurat. Dyszka. Musicie spróbować tego połączenia koniecznie, a my teraz lecimy po farela i lecimy z kolejnym połączeniem. Jest już ze mną farel! Witam, hej! Masz jakieś dziwne połączenie smakowe, które lubisz tylko ty? Tak. Jakie? Ja, jak kiedyś chciałem sobie zjeść dziwne rzeczy, to jadłem krakersy cebulowe, do tego salami pokrojona i czosnek marynowany w słoiczku. Zmyśliłeś to teraz. Takie te przekąski, no. Jak kiedyś byłem i szukałem ciekawych rzeczy, żeby coś sobie kupić, nowego do jedzenia. Dawno temu. No. To sobie tak testowałem, kupiłem tego i sobie tak zajadałem. Raz to. Bardzo dziwne połączenie. A kolejnym dziwnym połączeniem, które kochają Amerykanie, jest... Lody i frytki. Frytki z KFA, to długo. Nie tylko z KFA, bo w restauracjach normalnie można zamówić lody podawane na frytkach. Co? Naprawdę. Co? Próbujmy teraz nałożyć sobie po gałce loda na nasze fryteczki. To będzie mocne, mam tutaj taką nabieraczkę na lody. A to są jeszcze jakieś precelkowe lody. To są najlepsze lody, jakie będziesz jadł w życiu. To może ja pierwszy, co? Od razu się nabiło, patrz, frytka z lodem, co jest? Ja wiem, że ludzie kochają na przykład szejki z frytkami, ale z lodami jeszcze takiego połączenia nie widziałam. Ja nie czuję różnicy. Lód wszystko zabija, może więcej tej frytki. Czuć słone co? Od frytki. Co? Poczekaj, ja mam coś zepsuty smak chyba dzisiaj. Nie jest najgorsze, jakbyś ciasto jadł jakieś. No, nic nadzwyczajnego i nic złego, takie dla mnie normalne.
ale nie zepsułbym sobie tak frytek ani lodów, więc moja ocena 5. Połączenie? No, 7 na 10, a te dwie rzeczy osobno 10 na 10, więc dokładnie. Nie ma co ukrywać, najlepiej zjeść fryteczki osobno i lody też. Nie ma co kombinować. Nie ma co kombinować. No i lecimy z kolejnym. Czy jest w ogóle jakieś połączenie smakowe, które ty wymyśliłeś i tobie tylko smakuje? Tak, czekaj, nie ja wymyśliłem, ale generalnie chleb z serem i z dżemem. Nie wiem, czy takiego jadłaś, ale to jest pyszne. Ej, ale w sumie oscypka też się je z dżemem żurawinowym, nie? No tak, ale z takim zwykłym żółtym serem, chlebek i dżemem smarujesz, jest gigamocny, polecam. Nigdy nie jadłam, więc spróbuję. Ja, takie połączenie, które zawsze każdemu mówię, a każdy jest skrzywiony, to jest zupa ogórkowa z plackami ziemniaczanymi. No jest to krzywa rzecz, nie będę ukrywał. Moja mama zawsze tak robiła. A kolejne połączenie, które kochają Amerykanie, to są gofry z masłem orzechowym, bananem i bekonem. To jest top 1 aktualnie moje danie w życiu, jakie będę jadł. Już to wiem, ja to widzę. Jestem niemal wzięty, no ja nie wiem co powiedzieć. I to akurat jestem pewna, że podają w restauracjach. Ogólnie Amerykanie kochają banana z bekonem. Stuknijmy się. Nie no, gofrem. To pachnie jak danie z niebios. Uwaga. Dziwne. Dobre! Wszystko fajnie, ale ten bekon to tak mi... Dla mnie pasuje idealnie. Nie, ja cofam wszystko co powiedziałem. Jest giga dziwny smak. 10 na 10! 8 bym dał. Ja sobie robisz. Nie ma opcji. Naprawdę, nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobre, bo banan z bekonem to na samą myśl od razu się robi niedobrze, a to jak spróbowałam, mogłabym zjeść wszystkie. Czyli w ogóle banan zabija smak bekonu. Czyli tylko taką słoność, taką z patelni zdjętą. Naprawdę? No. Poprzednie co jadłem było wiele lepsze. Dla mnie totalna dycha, a wy możecie napisać w komentarzu, z czym uwielbiacie jeść gofry. Kolejne połączenie to, uwaga, popcorn z ostrym sosem. Ale to jest popcorn. Czekaj, słony? Karmelowe. Chyba nie o to chodziło, co o to chodziło? Nie ma znaczenia, mi się wydaje. Okej, okay, na pewno nie ma. Słodkie z ostrym? Nie no, teraz to przegięłaś, nie? Teraz to przegięłaś. I my mamy to jeść? Czy? Paluszkami, ludzie to normalnie jedzą paluszkami. O Boże, jak to ostre. Ale dobre! Dobre? Nie robi za słodkiego popcornu. Ale nawet nie czuć tego słodkiego, jest spolane. Nie no, kaszana! Jaka kaszana? 2 na 10. Syf teraz straszny. Ja to zjem wszystko. Śmiało. Nawet ci dokupię jeszcze trochę sosu i popcornu. Ja oceniam na 10 na 10, ale uważam, że jakby był słony, to by był 11 na 10. Jesteś nienormalna, to jest ohydne. Średnio pasuje. Słuchajcie, rozwiążmy ten spór w ten sposób, że kupcie popcorn i ostry sos, spróbujcie i napiszcie w komentarzu, kto ma rację. Jesteś gotowy? Jestem. Dzisiaj są okoliczności. No jestem zaskoczony, jak nie twój odcinek. Nie wiem, czy teraz będziesz zadowolony, bo są to chitosy. Z mlekiem. Z mlekiem. No nie wiem, to może być niedobre. Ogólnie nie są to te chitosy, te prawdziwe. Powinny być czerwone i te ostre, pamiętasz te, które jeliśmy? No, pamiętam. Ale my mamy w Polsce tylko takie, więc spróbujemy z takimi. No, a tu wiem, że będzie niedobre. Tragedia będzie, ja to wiem. Ale najpierw test smaku, próbka musi być, moim zdaniem. Oczywiście, trzeba testować, no jakże inaczej. O, pachnie jak maczugi. Takich rzeczy chyba nie mam. Maczugi to są w ogóle chrupki dzieciństwa. Kto nie jadł maczugów, jak był mały, za 50 giera, to nie zna życia. Nie, nie smakuje jak maczugi. No, jak patyk z pustyni. Nie, nie. Czemu mam posmak grzyba w buzi? Chyba, że to jest na test, tak? Cała paczka. Albo grubo, albo wcale. No dobra, no. Co ty powiedziałeś, że masz posmak grzybów? No, strasznie grzybami grzyby czuję. Te, nie muchomory, tylko pieczarki. O, pieczarki, posmak pieczarek. To chili było, to chili są chipsy. Może jakieś stare. Tak, stare. To będzie takie niedobre. Boję się. Ej, pachnie tak samo jak z paczki. O nie! Nie chcę używać tego wszystkiego słowa, ale trudno, smakuje jak kupa. Nie da się tego jeść. Krystianowi to będzie smakowało, bo to są jak tak zmiksowane pomidory z mlekiem. O nie!
Te mleko rozpuszcza te wszystkie przyprawy i czujesz ten kwas dosłownie w mleku, nie? Nie, ja po prostu czuję, że to jest niedobre. Nie mam takiego połączenia jak ty. Jest obrzydliwe, jakby zmiksowane te pomidory do mleka wrzucone. W ogóle ta konsystencja tego chrupka z tym mlekiem, jak on się rozwodni. No nie, trzeba uratować chrupki. Nie, poczekaj, niech się rozpuszczą, mi się mleka samego napijemy. O. Się dobrze czujesz? Poczekajmy, to jest test, musisz to testować, challenge. Dobra. Ale śmierdzi skarpetą. Dobra. Nie zachęcasz. To jest... Ach, nie będę się nawet porównywał. To jest obrzydliwe. Orzeźwiające takie bym powiedział. Fajne, Krystian spróbuj. Jak skisłe. No jak skarpetka taka moja tygodniowa, co leży na ziemi w pokoju. Bacon. Bacon. Bacon i Nutella. Nie. Oni sobie normalnie smażą bacon. Nie. Składają do Nutelli i jedzą jako przekąski. Nie. Tak, posypują jeszcze później orzeszkami czy czymś. Nie. Tak. Po co? No właśnie, zaraz się dowiemy po co. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. Tutaj Ameryka wjechała do Polski, nie wiem o co kaman. Uwaga. Przesadziłaś. Przegięłaś. Nie, oni tak jedzą właśnie. Ty pierwsza, ja się na to nie pisałem, dawaj. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu... Na pewno byście nie chcieli zamoczyć boczka w Nutelli. Tak, napiszcie. Gorączka. Tak. 43,6. Ja wam mówię. Widzowie, do czego to doszło, żeby maczać boczek w buteli? Uwaga, leci helikopter. To jest dobre. Tak, tu żałuj chamie, nie? Został mi jeden. Nie. No został. Nie. To dobry. Jest mega dobre. To jest 50 na 10. Porąbana się. Widzowie, zmieniamy hasło. Bardzo byśmy chcieli zamoczyć boczek Nutelli. Połączenie dzisiejszego odcinka? Chyba to jest... Tak, to jest największy game changer. Najlepsze, najgorsze, czyli to z mlekiem. U mnie na urodzinach będzie boczek Nutelli. Koniec, 16 czerwca, zapraszam każdego. Także wpadajcie do Krystiana na kanał, link macie w opisie. Wpadajcie też do Szaka, link również w opisie. Wpadajcie na nasze Instagramy i w ogóle wpadajcie wszędzie. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Dobra, stary, jeden ci został. Dziękuję w ogóle generalnie, że się tak poświęciłeś, wytrzymałeś. Stary. Idziemy po pociąg do sklepu.